nie mam prawa być normalny. Znaczy to, że ja normalnie funkcjonuję, to i tak jest cud Boży. Więc tam nie sądzę. Nie, ja się ostatnio zająłem, znaczy pierwsza taka myśl, że ja zaczął opowiadać o tym w swoim życiu i czerpał z tego jakieś korzyści materialne, to wzięła się stąd, że przeczytałem historię o Stefanie Kisielewskim. Wiele lat temu też było. Kisiel pijał alkohol w życiu, no bo to jego zajęcie. Jak na jakimś bankiecie znajomy profesor mówił: panie Stefanie, słyszałem, że pan wódkę pije, co jest tak za dużo może. A Kisiel na to, no owszem, pije dziczyć. A profesor: dlaczego pan pije, panie Stefanie? A Kisiel: bo wie pan, życie takie smutne jest. A profesor: a po wódce to weselsze może. A Kisiel: na to wie pan, nie, ale wymagania się zmniejszają. Wtedy pomyślałem, że może też uczyni jakiś atut z tego, że mi się przytrafiają takie rzeczy. Nie, tak naprawdę ja się zająłem ostatnio życiem rodzinnym, znaczy myśleniem o życiu rodzinnym, tym wszystkim, co następuje w relacji kobieta-mężczyzna, żona-mąż. Ja bardzo interesuję mnie, co za żony, bo nie miałem własnych. To mogło być ciekawe. Ty jedyny, przychodzi taka pora, że mężczyzna kiedyś ma żonę zazwyczaj. Kto czeka na mężczyznę, kiedy on wraca do domu? O 3:15 załóżmy. Pies. A on się w tym jest. 3:15, bo chłopał kolegę z wojska albo z akademika. Kto czeka? Pies, tak? Pies. To jest ściąg. Na panią czeka? Sama pani chodzi już? Na mężczyznę, kiedy on wraca do domu o 3:15, kiedy czeka w domu kapitan Żbik. Kapitan Żbik to jest wojska Sosnowa. W Sosnowie czeka na niego Dzierżyński. Nie to się taka, taka emeczka. Ktoś ma czerka, rodwańce, gdybym moja żona była Małgorzata Dydek, tygodnia bym nie przeżył. Małgośka, proszę, nie bój się trumać. Czeka Dzierżyński. Wchodzę z moim przyjacielem Grzesiem. Mieszkaliśmy razem w akademiku. Przeżyliśmy razem jedną sesję, to był ciężki i trochę ciężki. Ale myślą, że my się w czasie tej sesji uczymy. Słuchając, że sesji na więcej czasu, bo nie ma zajęć. A właśnie podczas jednej sesji przeżywanej razem z Grzesiem na akademiku przy ulicy Żydkiej i Górki, Warszawie padło legendarne pytanie: czy zdałeś coś z tej sesji? I odpowiedź: tak, pościłem. Już na wejściu nasza sytuacja nie wyglądała dobrze, bo cholera zdrowa drzwi uchylone, żeby lepiej słyszeć, jak będziemy wracali. Cały blok słyszy bez tego. Ona chciała słyszeć lepiej. Nie przewidzieliśmy tego postępu, bo się nie wpadli nieco. Jak się leży, to nie jest dobra pozycja do negocjacji. Leżymy. Światło było zgaszone w sieni, ale jasno było. To oczy mi płonęły. I już zacząłem. Animal Planet. Świat, który nie może zaginąć. Drapieżniki Europy Środkowej i Wschodniej. Więd miejski. I już zaczynałem. Grzesiek nagle stwierdził, że sytuacja jest poważna. Widziałem, gdy pani zaczął myśleć, to nie zdarza się często. On jest prawnikiem. I zaczął wstawać, do tej pory w tapecie są takie ślady. Tak stanizował się tam. Ona: kochanie, kochanie, co ty tutaj jesteś? Ja się po całym mieście szukam.